A tutaj sąsiad to opowiadał, że też jak ze działkami był jakieś jezioro czy coś, że tam się wodnik pojawiał. Wiesz, coś ty o tym czy nie? Też było coś tam. Był kaos. A na szczycie jeszcze jakieś ludzi, co by widzieli jakieś takie historie tu w okolicy, co jeszcze żyją? Co widzieli jakichś wodników albo coś takiego? A Nasza wodników, babcia właśnie. a to babcia, ta Ciobrutus. ze wsi tutaj, moja mama to widziała, to jak ten tam ta jest osiedle, kościół ta jest na Bożka. No. To tam były stawni, to tam kole młyn tam był i kole tego młyna, tam były takie jagody, to zawsze opowiadała i tam kokot stanął na tym, wiesz, na te, co ryby, wiesz, na tym, jak się to nazywa, Grobla? na grobli, co ta jest, te sidło, co ta woda leci. Aha, no. No, to na kokot stanął, świnie pływały. To ten wodnik się zmieniał ale w koguta? Koguta się zmienił, we świnie się Aha. zmienił. No co A to? ona go widziała? Oni go, jak byli na jagody, to uciekali. Aha. To przeważnie w południe, jak było, wiesz, to To przeważnie. na Słowa, na w Czechach też się mówią, że te duchy się pojawiają w południe i o 12 w nocy, nie? Że są Tak, takie dwa. w południe, najbardziej w południe, albo jak jest różaniec, jak dzwoni do kościoła, wiesz, to, nie? Na Anioł Pański. No. A ktoś go widział też pod postacią człowieka, czy nie? A, to zaś widzisz, co te muzykanty, co były tutaj na, jak się na żory jedzie, No. to dziadek wiedział i oni, te muzykanty przecież na drzewo wylazły i Aha. grały, Aha. a on tańczył na dole. Kto ten utopiec? To byś musiał wiedzieć, no ale widzisz, dziadka nie ma, trzeba było przyjść jak A tam dziadek. też ludzie się potopili na Ja tym. dużo się ludzi potopiło. Tam jest do dzisiaj chyba taka kapliczka na drzewie jeszcze, jak ten Mi się wodnik tam zdaje, był. że tam jest, jak tam Jest jedziesz, taka też kapliczka. szeroko, No, na no. zaraz kole tego odstawi No, na no, żory, jak no. No, no. jedziesz. No. Ach, no to my już teraz nie, bo to było zaklęte, to my już teraz nic nie wiemy, nie? Bo to przez papież to przeklął i już teraz nie ma, nie, takich Czy się rzeczy. nie pojawiają? No teraz zaś zaczynają, bo już zaś za te łuny, zaś te czary, to zaś to zaczynają, nie? Bo A to to który papież to zażegnał? chyba 23. A to w którym roku to mogło być? Nie wiem. To trzeba było obejrzeć. To było, co on dał te błogosławieństwo dla świata? To? Tak, Tym, to, tak. ty, tym on zażegnał te czary? No, ja. I to potem to przestało wszystko istnieć, wiesz? A teraz, że zaś jest to. Czy ty nie wiesz, jak jakichś ludziach to widzieli wodniki jeszcze? Już nie żyje Julinka. Już nie, ci wodą, że już nie żyje. Teraz się już nie dowiesz, ten Myślałem, że kupo. tego to... Już nie żyją, a my gówno wiemy, bo to już kaj, to my już ten wiek przeszli z tym, że... Teraz to ci się młodsze pokolenie, nawet takiego typu jak Mirek, on ci powie, Że to że bujda. jesteś głupia, że jakaś wyobraźnia. On takie rzeczy nie wierzy. No. Ci dziadkowie byli, opowiadali. No. Wiesz? Ciotka Metylda przecież dużo opowiadała. Ona wiedziała coś o wodnikach? Ach, ona No więc wiedziała wiesz, co wszystko. zimę to opowiadali. Wszystko, jak przyszła, zaczęła opowiadać, to aż włosy na głowie. I Tak? on to pieprza, i o tej oci kodum, że nie słuchała takich rzeczy. Od babci brat, ten wujek Henryk, nie? No to jego rodzina też tu przyjechała. I to jeszcze pamiętam, jak byłem mały, to opowiadali, nie? To też jak był młodszy, to skądś wracał i gonił go jako, że utopiec, ale takie postać na metr wysoka, a dwie nogi to miało normalnie kopyta, nie? Kopy, o widzisz, to pająk, o co tu jest, też już nie żyje. To on jechał z roboty, o 11 jechał z roboty, a on jechał taką drugą, tu bez, też ta chałupa, kole szpandla, kaj tam teraz ten kościół jest na równoległej, kole szpandla drugą i jechał se ku chałupie, wiesz, tam No. miał te dumy tam są. No. Jeszcze tam są te dumy. I on jechał i wrospadł. Nie umiał trafić do dumy.
drugą. Lotą w kółko, no wiesz, te kopyta miał ten człowiek i lotą za nim w tych kopytach i on tak się kulał do 5 rano. O 5 rano przyszedł tak zmochany, tak zmęczony, że nie umiał słowa powiedzieć. Ale zaraz, on zgubił drogę i zobaczył diabła? Tak. I ten diabeł, co przed nim biegał cały czas, a on nie wiedział gdzie jest? Cały czas i on nie wiedział drugi. Aha. A on jeździł naokoło, a on za nim. A on jeździł czym? Na kole. Aha, na rowerze. To ten diabeł tak go powodził, że on za tym diabłem jeździł? Tak, i do 5 rana. Że on był tak wykończony, już tak był wykończony, jak i on go może by chciał pierwszy, żeby go kali... Albo zadusił, albo co, ja nie wiem, jak... No widno było prędko po tym. To na Słowacji też takie są przypadki właśnie, że to tak... Dziadka to też wodziło tak, nie? Że był gdzieś tam w Wilkowyjach koło domu, na polu i go to złapało. I normalnie nie wiedział, gdzie jest. I chodził po polu, dwie godziny chodził, dopiero jak się przeżegnał, to odeszło, nie? Tak, trzeba mieć święcone rzeczy. Zawsze różaniec mieć przy sobie wszystko, to ci się nic nie stanie. Bo ten diabeł mimo prawa do ciebie, nie? Może coś święconego zawsze. A on opisywał, jak ten diabeł wyglądał? Tego nie widział, wiesz, no kopyta widział. Kopyta były całe wydeptane, było pole. O, tak ci trzeba powiedzieć. A on potem tam był te pole zobaczyć, tak, i tam były normalnie odciski. I oni nie wierzyli, i on był, upadł tu w tym miejscu, no i kopyta tak było wyjechane całe kółko. On się już potem bał, potem czy po niego już chodzili potem tam, czy coś, nie wiem. To kiedyś dużo tego było, dziadek też mówił, że tam w tym... jak do tych szedł do roboty, to też tam, albo jak gdzie tam u nich na wiosce, że normalnie widzieli diabła po płocie skakał, nie? Że też ludzie uciekali, piszczeli. To jak tu żył ten, co to u Sitków był ten, jak się to nazywał. Ten, co to tak w trans wpadł, wiesz? To on leżał i potem przepowiednie taki miał, czy coś tam. Nie wiem, to jeszcze ciocia Medyla go daje, to nie wiem tego. I to oni tam szli zawsze na te przepowiednie, to on ta godzina, nie? I to oni tu byli, dziadek szło, tadek szło. To tu szli bez te pole, to na sankach diabeł jechał. Na sankach? Na sankach, bo to było w zimie, diabeł jechał ku tej chałupie. I oni uciekli. Oni go widzieli? Ja. Wujek Tadek też go widział? Ja, i oni uciekli. A skąd wiedzieli, że to jest diabeł? A co by to było? No nie, ale to wyglądało jak, nie wiem, diabeł, czy...? Normalnie, to się działo na tych sunkach, nie? I no, to już to widzieli postać, nie? No. A ten dom tam jeszcze stoi? Nie, tam już nowy, tam jest mazur teraz. No. To już ani te dziołchy nie żyją, ani... Jak mu się to nazywał, doczkę? Stryk. Dużo jest takich, dużo tutaj takich. No, ci starzy ludzie to by ci opowiadali, ale no teraz już nie ma żadnego. No już teraz nic. Umierali większość, nie? No. To mówisz się, że tam po drugiej stronie, że tam też się ten wojnik pojawiał, tam jak sobie jeziora były, tak? Tak, tam był stow, tam był młyn, tam był stow i w tym stawie, a tu był las, nie? Jak ta górka jest, to był las, kaj kościół jest. No i tam se rządził, no. Tutaj sąsiad opowiadał, że też szli z krowami, jego babka czy prababka szli z krowami, gdzieś tam właśnie za działkami i że tam jakiś, też jakiś taki staw był. No to już wiesz, jak tam jest zarośnięte, Boże kochany, to nic nie widzisz. To mówił, że tam właśnie na ten, był ten wodnik i że po wodzie normalnie chodził i ta ona szła z mamą. I on po wodzie chodził i miał wstążki czerwone, zielone i tak machał, kusił ją do tej wody, nie? Ale ta matka zobaczyła, że coś się dzieje, zaczęła krzyczeć. Śpiewał. Wodnik? Tutaj, no pewno jak tu na tej, na tym, na Zomyniu. Jezus, jak on się nazywał, ten młyn nóż. Śpiewał przecież, rozmaite cuda pochął ten kokot. Aha. Że tak tych ludzi wabił, nie? Aha. Bo ta świnia tak piękno pływała po tej, tam był taki, dość piękny był ten stow.
Ale śpiewał jak kogut, czy jak... Jak kogut śpiewał pięknie, tak, ale pięknie. Aha. Nie tak, żeby jak kokot, nie, pięknie śpiewał. Tak co kusił, żeby ludzie za nim pobiegli i... No, żeby go chycić chcieli, wiesz, a on by ich... Do wody. Do wody. A jaki kolor ten kogut miał? Rozmaity. I złoty, i srebrny, i jakiś ciął. Tak? Pewno. Łogun. Jak zawsze mama opowiadała, łogun miał taki piękny, jak się rozczapił, to był na 2 metry. Taki wielki? Bo oni uciekali zawsze. A oni tam na jagody chodzili, bo tam borówki były, jagody, nie, to tak, taki gruby. A w tym miejscu prawie takie grube były. Tam się każdy bał podejść. No. A tam też się ktoś utopił w tym stawie potem? To nie wiesz? Nie wiem. Nie wiem ci powiedzieć, czy się tam utopił, czy nie. Takiego dom. Szkoda tych starych ludzi. No. Tylko i ten Żałek, to ten był opowiadał, ten był miał opowiadać. Albert, wiesz? Ten to ja. A już też nie żyje. Dobno. Nie za Metyldą zaraz poszli wszyscy. Metylda by jeszcze wiedziała. Ci godą podwiela, to papież nie zażegnął, to tu było cuda, Sodora Gomora się w tej jaszczynie widziała. Teraz mi po to zażegnane jest, no ale że łzaś to przychodzi, łzaś te szatany, łzaś to wiesz, łzaś to przychodzi teraz. No. I to łzaś się ci ludzie boją, wiesz. Zaś roztomajte uroki nie rzucają na ludzi, wiesz, to się trzeba bać, wiesz. A te duchy to one zmieniały kształty, one mogły się przemienić co chcą? Ja? W psa, w kota, byle co, no. To były złe duchy.